Dzień dobry Państwu, Marcin Jaworski, rozpoczynamy Info Lipno. W dzisiejszym programie zobaczycie. Mieszkańcy Lipna nie będą już mieli problemów z ciśnieniem wody. Otwarto dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konferencja dotycząca zdrowego żywienia w lipnowskim ogólniaku. Światowy Dzień Białej Laski w Miejskim Centrum Kulturalnym. Mień Lipno rozbił GKS Fabianki. W środę odbyło się uroczyste otwarcie nowej stacji uzdatniania wody, która znajduje się przy ulicy 11 listopada. Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy przybyli na miejsce goście mogli zwiedzać nowy obiekt, który wybudowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. No myślę, że możemy tę inwestycję uznać za jedną z ważniejszych, jak nie tak jak tutaj powiedziałeś, najważniejsza, dlatego że to jest kluczowe zadanie, którym jesteśmy obarczeni. Nasza misja dostarczania dobrej wody mieszkańcom. Planowaliśmy, to nie jest tak, że rok temu mieliśmy, że od tej sytuacji, która była we wrześniu rok temu, to były, ja zawsze podkreślam, to były najgorsze dni w mojej tutaj karierze w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. To nie jest tak, że my zaprojektowaliśmy tą stację i ją wybudowaliśmy w tak krótkim okresie. Mieliśmy gotowy już projekt i pozwolenie na budowę, bo tak naprawdę 5 lat wcześniej zaczęliśmy projektowanie. Było szereg różnych problemów, ponieważ tutaj też geologicznie grunt jest dość niestabilny, w związku z tym pewne sprawy nam się tutaj opóźniały, jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę, ale to pozwolenie mieliśmy. Zmobilizowało nas to do tego, żeby praktycznie automatycznie od razu ogłosić przetarg, zdobyć finansowanie, no i rozpocząć wiosną budowę, czego efektem jest teraz otwarcie tej stacji. No jak widzimy, inwestycja bardzo nowoczesna, tak naprawdę tylko dozorujemy, nie pracują tutaj osoby. Bardzo mnie cieszy, że poprawi się jakość wody w południowej części miasta, szczególnie tutaj ulica Żeromskiego, osiedle Korczaka, bo na tych wyższych kondygnacjach mieliśmy sygnały latem, że nie było dobrego ciśnienia i nie docierała woda, no słabo z tych kranów tam leciało, mówiąc potocznie, kapało, a w tej chwili myślę, że to się mocno zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji w Sierpcu. Koszt wykonanego zadania to 3 100 000 zł. Inwestycja ma na celu usprawnić jakość i parametry dostarczanej wody, w szczególności w południowej części miasta. Nie tylko duża inwestycja, ale też ogromna potrzeba, bo tak jak już mówiłem dzisiaj na wstępie, że miasto było zaopatrywane tylko z jednej stacji uzdatniania wody na ulicy Kolejowej. W ubiegłym roku to, co nas jeszcze bardziej zmotywowało do tego, żeby sfinalizować problemy przez 4 dni, ale to były problemy akurat związane z dostarczaniem mieszkańcom wody. Wszyscy zapewne pamiętają problemy wywołane przez bakterię kola. I tutaj czyniliśmy razem z panem prezesem starania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie tej inwestycji, bo inwestycja warta 3 100 000. 10 października odbyło się oficjalne otwarcie placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ulicy Platanowej w Lipnie. Są to dwa osobne budynki, w których będzie mieszkało po 14 dzieci. To w pełni wyposażone, umeblowane i dostosowane do potrzeb wychowanków obiekty, w których znajdują się pokoje dwuosobowe, salon z aneksem kuchennym, pokój wychowawców oraz pokój dla świadczenia usług specjalistycznych, takich jak pedagog czy logopeda. Dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej posadzono w dniu otwarcia także drzewa dębu. Przepisy, które zmuszają powiaty do tego, żeby nie więcej jak 14 osób przebywało w takich placówkach, i one są do 2020 roku, ale my mamy rok 2018, więc wybudowaliśmy dwie placówki, dwa domy, w środku tak urządzone, żeby dzieci czuły się jak naprawdę w domu, tak? Więc nowe, czyste warunki, dobrze umeblowane, no i podział na grupy, tutaj w tym jednym domu mieszkają dziewczynki, za chwilę ten drugi będzie też zasiedlony, no i tam pozostanie placówka matka z kuchnią i z administracją. To przedsięwzięcie, te dwa budynki kosztowały nas około 1 900 000 wraz z wyposażeniem. Z tego pozyskaliśmy kwotę 1 400 000 dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Cieszy oko, cieszy fakt, że one w mieście Lipnie powstały, że
będą dobrze wykorzystane dla dzieci, dla młodzieży. Mamy dobrą kadrę, no jak to mówią, i kierowniczą, i kadrę, która zajmuje się tymi dzieciakami. Tak jak powiedziałem tu na wstępie, to będzie 6 wychowawców i 1 koordynator wychowawca, który będzie taką rolę kierowniczą sprawiał. Tworzymy nowe plany zajęć. Nowe auto również do dyspozycji, bo trzeba przecież zawieźć do szkoły, odebrać, zawieźć do lekarza, zawieźć na zajęcia, więc stwarzamy takie warunki rodzinne. W auli zespołu szkół imienia Romualda Traugutta w Lipnie odbyła się konferencja pod nazwą Zaburzenia odżywiania jako uzależnienie behawioralne. Organizatorem tego wydarzenia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie. Jest to kolejna konferencja, ponieważ zdrowe odżywianie jest to bardzo ważna sprawa. Wiemy, jak dużo jest różnych zaburzeń, jak niezdrowo ludzie się odżywiają. I my jako stacja sanitarno-epidemiologiczna występujemy szczególnie do młodzieży, żeby nauczyć i rodziców, do pedagogów, żeby nauczyć, jak się odżywiać, żeby być zdrowym. Tym bardziej, że mówię, w obecnych czasach coraz więcej jest chemii i trzeba wiedzieć, co jeść, żeby żyć zdrowo. Są też inne akcje, na przykład jeżeli chodzi o dopalacze, narkotyki, które zapraszamy. No, mieliśmy też zrobić, i bym się wstrzelił w bardzo ważny temat, bo wczoraj w Sejmie był temat ruchu antyszczepionkowego i ustawy liberalizującej szczepienia. No, my z panią Kasią z oświaty zdrowotnej zamierzamy, mieliśmy teraz, nie wyszło nam zrobić właśnie taką konferencję na temat szczepienia, że nie można przestać szczepić ludzi, ale mówię, zrobimy to w innym terminie. Stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna po prostu nie tyle być jednostką represyjną, co bardziej edukacyjną, czyli szkolić, rozmawiać z ludźmi, z młodzieżą, z przedsiębiorcami, żeby po prostu zmienić ten odbiór taki, że my jesteśmy tylko do kontroli, do mandatów, bo my nie jesteśmy. Mandatów w porównaniu z innymi instytucjami wydajemy dużo mniej i chcemy uczyć i szkolić i po prostu pomagać ludziom. Zaproszenie na konferencję przyjęli znakomici prelegenci. Pan profesor dr habilitowany Roman Ossowski, który wygłosił wykład pod tytułem Śmiech, a wartość zdrowotna i rynkowa człowieka, oraz pani dr habilitowana Beata Ziółkowska, która przekazała zebranym wykład Ciało, presja, niejedzenie. Mnie interesują dwa problemy. Jeden problem dotyczy zdrowia i sposobów poprawiania własnego zdrowia, i to bez pieniędzy. Bez suplementów diety, bez leczenia się. Kolejki są zbyt duże, a są duże dlatego, że ludzie są nieporadni w osiąganiu zadowolenia życiowego. Dlatego nieprzypadkowo będę mówił o śmiechu, wartości zdrowotnej śmiechu oraz wartości rynkowej człowieka, który potrafi się uśmiechać. Jeżeli chodzi o śmiech, to jest to bardzo swoiste zachowanie o znaku emocjonalnie dodatnim, wywołuje zadowolenie, a jeżeli człowiek jest zadowolony, jeżeli się uśmiecha, to nie musi stosować tylu suplementów diety, nie musi pójść w kolejki, ponieważ wiemy, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a zdrowy duch siła za dwóch. I tu właśnie jest ta próba pokazania, jak poprzez uśmiech możemy poprawiać stan własnego zdrowia. Członkowie Lipnowskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych świętowali w auli budynku Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. W obchodach Międzynarodowego Dnia Białej Laski uczestniczyli członkowie i podopieczni z całego powiatu lipnowskiego oraz przedstawiciele regionalnych władz związku. Międzynarodowy Dzień Białej Laski to jest szczególnie podniosłe święto dla nas niewidomych, gdzie możemy się spotkać tak licznie, ale i tak z liczną władzą, gdzie na co dzień możemy porozmawiać o swoich troskach, ale zarazem i problemach, szanowni państwo. Tak jak powiat lipnowski wspomniałem na spotkaniu, jest wyjątkowym powiatem i naprawdę, gdybym mógł powiedzieć, to jestem szczęśliwym człowiekiem, że mieszkam w tym powiecie, bo mamy bardzo dużo pomocy, mamy ze strony władz, dziennikarzy, ludzi przyjaznych, sponsorów, mamy bardzo dużo z 1%,
po prostu możemy realizować swoje marzenia i plany. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także prace uczestników projektu Kultura Aktywni w Lipnie, warsztaty plastyczne, które wspólnie z Lipnowskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych zorganizowało Miejskie Centrum Kulturalne. Mamy młodych instruktorów, którzy na co dzień społecznie współpracują z nami, gdzie możemy te wystawy piękne oglądać, ale zarazem tworzyć coś, odkrywać nasze talenty. Szanowni Państwo, cierpliwość dla instruktorów to dla mnie jest wyjątkową sprawą, że ci ludzie młodzi, co stawiamy na młodych, ale ci ludzie młodzi z tego Domu Kultury mają tyle cierpliwości, że takie piękne rzeczy możemy robić. Cóż, życzę wszystkim niewidomym, którzy są chorzy jeszcze, którzy nie mogli do nas dotrzeć, ale oglądają telewizję kablową. Chciałbym ich bardzo, bardzo gorąco pozdrowić, życzyć im zdrowia i oby na następnym spotkaniu wigilijnym, które się odbędzie już na początku grudnia, mogli się wszyscy spotkać. Dziękuję telewizji kablowej za to, że realizuje każde nasze spotkanie, obejmuje to patronatem. Bardzo, bardzo, szanowni Państwo, dziękuję. Świetny mecz rozegrali piłkarze imienia Lipno, którzy na własnym terenie podejmowali GKS Fabianki. Tym spotkaniem pokazali, że porażka w meczu z Wiślaninem to tylko wypadek przy pracy. Dzięki tej wygranej nasza drużyna nadal jest liderem tabeli piłkarskiej A-klasy. Już w trzeciej minucie piękną bramkę z rzutu wolnego zdobył Jakub Cywiński. 4 minuty później na 2-0 podwyższył Sławomir Szajgicki. W 16 minucie ponownie bramkę zdobył Cywiński, a w 23 minucie na listę strzelców wpisał się Bartłomiej Kozicki. Nie minęło 5 minut, a było już 5-0. Piątą bramkę zdobył Sławomir Szajgicki. W drugiej połowie wynik meczu na 6-0 ustanowił Hubert Kotkiewicz. Nasi rywale mieli kilka okazji, ale nie udało im się pokonać dobrze grającego w tym meczu Tomasza Małeckiego. Już w najbliższą sobotę, 13 października, Miel Lipno podejmować będzie drużynę z Kompensji Skępe. Mecz odbędzie się o godzinie 14 na Stadionie Miejskim imienia Wiesława Witeckiego w Lipnie. Szanowni Państwo, zostańcie z nami, bo dziś po programie emitować będziemy rozmowę z panią Agnieszką Taraszkiewicz, która opowiedziała nam o swojej winnicy Bonatera, która znajduje się w Krzyżówkach i jest jedyną winnicą w powiecie lipnowskim. Pani Agnieszka w najbliższą sobotę organizuje bardzo ciekawą imprezę, o której opowie w wywiadzie. Zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, z kolei 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy dużo wytrwałości i samych sukcesów. Ja ze swej strony chciałbym podziękować swoim nauczycielom, którzy uczyli mnie zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i w szkole średniej. Chociaż od tego czasu minęło już sporo lat, to dziś z tego miejsca przepraszam za swoje złe zachowanie. Tymczasem to wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już za tydzień.